Cześć, to Mikołaj z Brawa Komiksy. Witam Was w trzecim odcinku cyklu Komiks Roku, który jest poświęcony komiksom kultury gniewu. Dzisiaj będzie mowa o Sadzie trójek Tomasza Spela oraz Wolność i Śmierć, tom pierwszy, Aleksandry Heszyk. Zapraszam do oglądania! Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja wybrałem akurat te dwa komiksy dla jednego odcinka. Powód jest prosty. Każdy z nich mówi o pewnych trójkach. Każdy z tych komiksów to trzy główne postaci. Autorzy mają dosyć dużo wspólnego ze sobą również, bo są dosyć charakterystycznymi postaciami, na pewno wyraźnymi. Aleksandra Herzyk bardzo mocno działa społecznie, bardzo dużo pisze na Facebooku, dużo ludzi się udziela w jej postach, potrafi pociągnąć ze sobą tłumy, które oczywiście komentują w sposób pozytywny lub też negatywny. Zależy, jaki temat przyjdzie, jak komu podpasuje. Tomasz Spel przede wszystkim świetnie wyraża siebie poprzez komiksy, sztukę, którą kreuje. Czy ich komiksy przypadły mi do gustu? Sada trójek jest to opowieść fantazy o trzech postaciach: Honorze, Rubinie i Alfie, którzy prezentują zgoła odmienne podejście do ambicji. Jedna z tych postaci jest po prostu zwykłym szaraczkiem, która próbuje coś, niekoniecznie wychodzi. Druga z nich dąży do pewnego celu, który zaczyna pochłaniać coraz więcej ofiar. A trzecia z nich osiągnęła już pewien cel i zauważyła, że zjada ją chora ambicja. Jeśli spojrzeć na fabularną stronę tej opowieści, jest to dosyć proste, chociaż pozostało dużo pola interpretacji i moja interpretacja jest następująca. Jest to opowieść o różnych stopniach ambicji i jak sobie z nią radzimy. Trzy różne postawy, trzy różne postaci, trzy różne stopnie zjedzenia przez ambicje. Każdy z nas, czytając ten komiks, może przyporządkować się do jednego z tych trzech stopni. Oczywiście każdy z tych stopni ma swoje konsekwencje i otwarte zakończenie pozostawia pewne dopowiedzenie, które możemy sobie sami dopisać. Jednak jeśli chodzi o zasadę trójek, wszyscy przede wszystkim skupiają się na tym, co Tomasz Spel narysował. Bo jeśli spojrzycie już na samą okładkę, zauważycie, że to jest niesamowite dzieło. Nie mam pojęcia, ile Tomasz spędził na tym czasu. Musiało być to niemiłosiernie długo. To jest tyle szczegółów. Tła, drugie, trzecie, ente plany są wypełnione po brzegi świetnymi kreskami, świetnie nałożonymi kolorami. Jeśli spojrzeć tu na wiele miejsc, dostrzeżemy, że istnieją tutaj figury niemożliwe. Można określić te rysunki rysunkami niemożliwymi i myślę, że to pojęcie nie będzie akurat zupełnie trafne, ponieważ jest tutaj wiele rzeczy, których sam w życiu nie namalował, a jednak z podziwem patrzę na każdą kreskę postawioną przez Spela. Po prostu jedno wielkie wow. Odkładałem ten komiks i myślałem sobie wow. Z drugiej strony jest to także oksymoron, ponieważ skomplikowana warstwa graficzna łączy ze sobą dosyć prostą przypowieść. Jak różnica pomiędzy warstwą graficzną a scenariusza w ogóle nie umiesza temu komiksowi. I dla mnie jest to dobry, solidny kandydat do tytułu komiksu roku. Cały czas nie mogę oprzeć się pokusie patrzenia na te rysunki, chłonięcia ich treści i przeżywania ich po raz kolejny, odkrywania kolejnych szczegółów. To jest komiks na długie wieczory, na kolejne powroty, kolejne analizy, kolejne podejścia, które pozwolą ociągnąć mi coraz więcej z tego komiksu. Jak najbardziej wszystkim polecam. Jestem ciekaw, jak komiksowo, albo w ogóle świat, przyjmie komiks Aleksandry Herzyk. Różnica pomiędzy tym, co reprezentuje sobą na co dzień, a tym, co napisała, jest ogromna. Rewolucja francuska jest jej pasją. Tylko działaczka społeczna ma swoje podejście, ma swoje opinie, ma swój światopogląd. Rewolucja francuska i Wolność i Śmierć jest to pewna opowieść. Jest to związane z jej pasją i to niekoniecznie musi pokrywać się z tym, co reprezentuje sobą w internecie. Na pewno wiele osób skusiło się o ten komiks, żeby go poznać, żeby zobaczyć, ile faktycznie Aleksander jest w tym komiksie. I powiem Wam szczerze, że to ma się zupełnie nijak do tego, co ona robi w realu. To jest przede wszystkim przejaw jej pasji. I ta pasja jest zaraźliwa. Osobiście nie jestem fanem rewolucji francuskiej, więc podchodziłem do tego komiksu jako ciekawostki i przede wszystkim skuszony jej rysunkami, które przede wszystkim są dla mnie onirycznym wyrazem jej fantazji, jej możliwości kreatorskich. A sama historia, zgodnie z tym, o czym była na początku mowa, to reprezentacja trzech różnych postaw wobec rewolucji francuskiej. Trzy postaci: Franciszka, Klara i Gasparty.
Każdy z nich reprezentuje zupełnie inne podejście wobec rewolucji. Główna bohaterka, Franciszka, jest po prostu niejako nastawiona, po prostu bierze w niej udział i po prostu płynie i niesiona prądem. Gaspard jawnie się sprzeciwia. Boi się, że ta postać skończy marnie i dożyje trzeciego tomu. W ogóle ten komiks zaplanowany jest jako trylogia. No to Klara jest aktywną bojowniczką. Z drugiej strony też się boję, że nie dożyje trzeciego tomu. W związku z jej bardzo mocną aktywnością w samej rewolucji. Sama Franciszka bardzo mocno, otwarcie mówi, że chciałaby umrzeć i spodziewa się śmierci. I tak myślę, że ona umrze jako ostatnia. Sam komiks jest niezwykle dobrze napisany. Pomimo wad, które faktycznie tu istnieją, wad przede wszystkim w oprawie graficznej, która przede wszystkim nie jest zbyt szczegółowa na drugim, trzecim, entym planie, tu są pewne uproszczenia i tak naprawdę głównym motorem treści, w przeciwieństwie do poprzedniego komiksu, czyli zasady trójek, nosikiem jest tutaj fabuła, która jest świetnie napisana, nie ma tu żadnej nuty, słowa płyną, każdy kadr chłonąłem, tak aby wiedzieć, co będzie dalej. Autentycznie ten komiks wciąga i chce wiedzieć, co będzie dalej, w kolejnym rozdziale, jak i w kolejnych tomach. Można powiedzieć, że to jest fabulozowana sensacja z czasów rewolucji francuskiej, która przybliżyła mi te realia za pomocą oczu trzech wymienionych przeze mnie postaci. Czy jest to kandydat do komiksu roku? Szczerze? Mam pewne wątpliwości, jednak ta oniryczna warstwa graficzna bardzo mocno mnie pociąga. To jest jeden z bardzo unikalnych stylów obecnych w polskim komiksowie. Cieszę się, że pojawiła się kolejna osoba, która ma tak unikalny styl, tak rozpoznawalny i wszędzie, gdzie coś się pojawi, autorstwa Herzyk, od razu widzę, że to jest ona. Z drugiej strony scenariusz, który spodziewałem się, że będzie bardziej inny, bardziej nastawiony na realia historyczne, jest bardziej fabularyzowany, jest bardziej sensacyjny, jest to bardziej akcja. Ale z drugiej strony otrzymałem coś, co nie jest nudne, ciekawe i wciągające. I ten sposób narracji tak mnie zafascynował, że zastanawiam się bardzo mocno, czy nie umieścić go w topce za rok 2022. Na pewno jestem ciekaw, co będzie dalej. Dziękuję Wam za uwagę i szczerze polecam komiksy, które Wam przedstawiłem. Ode mnie duży plus dla Kultury Gniewu, jak dla autorów Tomasza Spela i Herzyk, którzy otwarli tak fajne komiksy i pokazują, że Polska to nie tylko Grzegorz Rosiński, ale też tak znakomici twórcy, jak opisywani przeze mnie autorzy. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.